Siemanko z tej strony Jarecki, witam w ten piękny, prawie zimowy poranek na wyspie Bolko. Reprezentuję Super High Music, Studio Kurnik, Sanepid Live Band oraz swoje miasto Opole. Największym wyróżnieniem moim do tej pory było obcowanie z, z ludźmi. Tak naprawdę, którzy dali mi e, dużo, dużo e, inspiracji. E, no i to są tak naprawdę, chyba takie najbardziej przełomowe momenty, że tak powiem, e, na mojej drodze muzycznej. Poznanie e, super ludzi, z którymi można tworzyć fajne rzeczy. Jakoś udaje się to połączyć. Mm. Wydaje mi się, że nie jest chyba tak najgorzej. W ty, wiadomo, w tych, w tych miesiącach e, najgorętszych, czyli w maju, w czerwcu, jest tego grania trochę więcej, e, ponieważ cały czas jeżdżę z Grubsonem i no, mamy, mamy trochę tego grania. E, no i to są te miesiące, kiedy tak naprawdę nie mam je w domu e, dosyć często, ale, ale poza tym to wcale nie jest tak źle. To są może dwa dni, jeden do dwóch dni. W tygodniu, więc e, moim zdaniem, chyba nie jest źle jak do tej pory. Skoro mam dwójkę dzieci e, i im się, udaje mi się to jakoś pogodzić, to znaczy, że chyba się da. Było wiele takich przełomowych momentów e, w, na mojej drodze muzycznej. E, pierwszym chyba z takich przełomowych momentów to było. To był moment, kiedy spotkałem się z moim kuzynem po wielu latach i okazało się, że on tworzy bity, ja tworzę e, teksty, i udało nam się połączyć. To był super przełomowy moment, bo wtedy tak naprawdę e, podjąłem decyzję, że będę się tym zajmował. E, kolejnym momentem to było mm, utworzenie naszej grupy e, na osiedlu e, Kulturwe. E, wiadomo, no, by, były po drodze też jakieś nagrody, wyróżnienia. No, ale tak naprawdę najbardziej, najbardziej przełomowymi momentami, tak jak już wcześniej wspominałem, jest po prostu to, że można spotkać na swojej drodze wspaniałych ludzi, z którymi można tworzyć super rzeczy. Niesamowite to były uczucia. Eee... Powiem tak, weszliśmy na scenę i to, co zobaczyliśmy przed sobą, to może ludzi. E, mówię teraz o tym koncercie drugim, bo mm, pierwszy koncert graliśmy na małej scenie i też było niesamowicie, ale e, ten drugi koncert o pierwszej w nocy e, na Woodstocku po prostu to było, to był po prostu surrealistyczny obrazek. Jak zobaczyliśmy to wszystko ugięły nam się kolana w drugą stronę. I dobrze, że mamy DVD z tego koncertu, bo tak naprawdę nie pamiętamy, nie pamiętamy co się działo. Takie emocje były, że mm, no nie sposób po prostu to, w jakikolwiek... No, nie, nie, jestem, nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć. Tam trzeba po prostu być, żeby to zrozumieć. Żeby zrozumieć poziom wolności, jaki jest na tym festiwalu. Ja tak naprawdę choruję na schizofrenię muzyczną. Nie jestem w stanie się zamknąć w jakimś jednym nurcie bo tak naprawdę takim jestem też słuchaczem. Um, wiem, że w Polsce brakuje tego groove'u, dlatego w tym momencie skupiam się mocno na, właśnie na funk'u, na soul'u, um, na R&B, tak jak mówiłem wcześniej, nawet blues wszedł ostatnio na sektor. Um, także... Także chcemy walczyć na, na różnych frontach, a jeżeli chodzi o temat hip-hopowy, um, to jesteśmy na etapie Rozkmieniania, jak to oddzielić właśnie od, od siebie. Nie chcemy, nie chcemy, jakby montować tych trapowych, ciężkich rzeczy razem z lajtowymi rzeczami fankowymi. Więc wymyśliliśmy na dzień dzisiejszy, że stworzymy do tego osobny projekt i niebawem będziecie mogli usłyszeć hip hopowy projekt od nas, ze Studia Kurnik, od Supa High Music. Jest mnóstwo kawałków, z których jestem bardzo dumny, ale takim jednym numerem który ostatnio, który, który ostatnio nagraliśmy, to jest utwór pod tytułem Kochanie. A dlaczego ten utwór? Ponieważ wiele lat się zbierałem do tego, żeby się jakby sprawdzić w tego typu muzyce. Brakowało mi trochę odwagi, trochę pewności siebie, ale w końcu przyszedł taki moment E, tak naprawdę stworzyliśmy mm, taką przestrzeń, gdzie w końcu można było wydobyć tą ekspresję. I tak naprawdę ten numer jest zbudowany na ekspresji. Tam dosłownie tekstu jest może dwa zdania. E, no, a numer zachula tak grubo, <śmum> moim zdaniem, że mm, nie ma miesiąca, żebym nie dostał e, w filmiku od ludzi, jak tańczą do tego pierwszy taniec na weselu. To jest niesamowite wyróżnienie dla nas, bardzo wam dziękujemy. Eee, no w życiu bym nie pomyślał, że po prostu stworzymy numer, który będzie hulał gdzieś na weselu, hit weselny. Także. Eee, no niesamowita przygoda. Chyba w Zusie. <laughs> eee, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o cyfrę o pieniądze, o pieniądze, to. Najbardziej lubię je wydawać na wycieczki. E, na s, jak, jakby traktować pieniądze jako środek do celu, a nie jako cel. Żyjemy w czasach, kiedy, w których wszystkim nam się po prostu pokrzaniło od tej cyfry w głowach. E, mi też. <laughs> Dzisiaj biegnąc tutaj po parku, też patrzyłem, jaki mam czas, więc e, cyfra no, troszeczkę mąci nam w głowie. Nie dajmy się zwariować. Dlaczego bieganie? Ponieważ... E, ponieważ można sobie wybiec e, na łonie natury i zobaczyć... Nie wiem, czy to widać teraz e, w obiektywie kamery, ale mamy tutaj na sektorze dwóch ziomeczków. E, <laughs> ale tak naprawdę powiem szczerze, że mm, kiedyś wydawało mi się bieganie strasznie nudne. Wolałem... Wolałem jakieś takie e, sytuacje, w których e, podnosi się adrenalina, czyli e, jeździłem na samym początku na rolkach, e, później wkręciłem się mocno we wspinanie. E, no i bieganie zawsze było dla mnie takie nudne. Jak można po prostu wybiec sobie, biec? Przecież to jest nudne. Ale ostatnio, jak urodziło mi się, urodziło mi się drugie dziecko. E, a chcąc, będąc, <noise> znaczy, chciałem, chciałem być cały czas w akcji. No i najlepszym do tego e, tematem, najprostszym jest po prostu założyć buty i wybiec z domu. E, no i wkręciłem się w to w zasadzie w styczniu e, tego roku. Zaraz, zaraz minie rok, kiedy mm, odkąd zacząłem biegać. No i e, szczerze mówiąc, wkręciłem się strasznie. Miałem, miałem e, takie marze, marzenie, żeby e, przebiec dyszkę w górach, na takim e, festiwalu biegów dolnośląskich, na trojak. To było moje chyba najwyższe marzenie. Chciałem, chciałem po prostu e, dziabnąć sobie taki bieg. No a teraz jestem już po trzech półmaratonach i okazuje się, że można. E, bardzo szybko łapie się progres. E, w zasadzie chodzi to tak naprawdę tylko o to, żeby y, dowiedzieć się y, od osób, które są już bardzo doświadczone, jak to robić, żeby się nie skontuzjować, żeby się nie zradzić na samym początku. Więc tak, wkręciłem się w bieganie. Wiadomo, nie są to, nie będą to już jakieś tam y, grube rzeczy nigdy, ponieważ no, nie mam też takiego parametru, żeby y, mocno gdzieś tam pobijać swoje czasy, albo y, wchodzić w to e, ekstremalnie, ale mam jeszcze parę po prostu takich fajnych marzeń związanych z bieganiem, między innymi mam nadzieję, że uda mi się tak mocno wziąć e, za ten temat, że w przyszłym roku dziabnę maraton. Fajne bieganie, polecam bardzo, bardzo, bardzo polecam. <grybujesz> Jaka postać z bajki jest najbliższa mojej osobowości? To jest trudne pytanie, ponieważ jest wiele takich Super postaci. Wydaje mi się, że chyba będzie to Rumceis. <grystanie> Gdybym mógł się teraz teleportować, to pewnie wybrałbym jakieś miejsce na południu. A w tym momencie pomyślałem sobie o Portugalii, ponieważ byliśmy tam z rodzinką dwa lata temu. No i jest to niesamowite miejsce. W zasadzie byliśmy w paru takich fajnych miejscach, ponieważ moja żona pracuje w biurze podróży i mamy tam fajne... Um, fajnie możemy wycalować, fajne um, oferty. No i... E, cóż mógłbym powiedzieć? Portugalia to jest jedno z takich miejsc, e, do którego na pewno będziemy chcieli powrócić. Jest tam chyba odpowiedni, odpowiedni klimat dla nas. Dziedzińce skalne na plażach. E, Ludzie po prostu, sa, sa, kultura tego miejsca, no i jesteśmy dalej w Europie, czy jest to blisko, jakby bliżej nas kulturowo, niż to odległe miejsca, na przykład na wschód, y, typu Tajlandia, y, tu jesteśmy dalej w Europie, no i jakoś niesamowite flow zupałem z tym miejscem. Jakbym miał gdzieś, nie wiem, wybrać jakieś miejsce, w y, którym pojechał na przykład na emeryturkę spędzić czas na starość to chyba byłaby to Portugalia to jest bardzo trudne pytanie ale mógłbym się do tego odnieść w ten sposób ostatnio oglądałem fajny dokument o Ninie Simone i ona powiedziała coś przepięknego że wolność to jest taki stan jak miłość. Że ciężko jest w ogóle wypowiadać się na, na ten temat, kiedy nie jesteś w tym stanie. I powiedziała, że tak naprawdę wolność czuje tylko w tym momencie, kiedy stoi na scenie albo jest z bliskimi. Ja dokładnie to dokładnie tak samo mam. I bardzo utożsamiam się z tymi słowami czuję się wolny dokładnie w tych samych miejscach, czyli na scenie i jak jestem z moją ukochaną rodziną czy z moimi przyjaciółmi na przykład w górach. Wtedy czuję się wolny Tak jest! Nóżka chodzi, nic nie szkodzi ją. Ej! Tak jest! O! Galaktyczny fuck! Ej, jest! Czy ten fok? Szalny szlak Pełen niespotykanych barw Wiedzą, czy lepiej nie może być Opalam funkcję, swobodny dryf Kochanie, płynie ze mną Wiem, to już na Ma się dobrze, nara!